Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata współczesnej nauki. Dziś zajmiemy się operacją o kryptonimie Deep Freeze, tajemniczą naukowo-militarną wyprawą Amerykanów na Antarktydę, która odbyła się w 1954 roku. 61 lat temu Amerykanie zorganizowali kolejną olbrzymią wyprawę na Antarktydę. Było to powtórzenie wyprawy z 1947 roku, znanej pod kryptonimem High Jump, czyli daleki skok, wysoki skok, która to wyprawa nie miała nic wspólnego z żadną nauką. Była to po prostu ekspedycja wojskowa, która miała podjąć jakieś działania wojskowe na kontynencie Antarktydy. Jakie? Do dzisiaj nie wiadomo. Niemniej wiadomo, że Amerykanie w 1947 roku ponieśli bardzo duże straty i błyskawicznie z tej Antarktydy się wycofali. A jeden z szefów tej wyprawy, znany polarnik Richard Byrd, został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym i uznany za chorego umysłu. W 1954 roku Amerykanie wyruszyli na południowy kraniec Ziemi. Co ciekawe, jednym z dowódców tej wyprawy został nie kto inny, tylko Richard Byrd. Tym razem uznany oficjalnym rozkazem armii amerykańskiej za człowieka zdrowego psychicznie. I znowuż kompletnie nie wiadomo, co tam się działo. Wiadomo tylko, że wylądowali i prowadzili jakieś działania dokładnie w tym samym miejscu, które prowadzili w 1947 roku. Istnieją pogłoski, że Amerykanie chcieli użyć na Antarktydzie broni jądrowej, że w wyniku protestów społeczności międzynarodowej tej broni nie użyli. Z drugiej strony mówi się, że jednak takie próby były. Do tej pory wszystkie dokumenty są utajnione i nie ma do nich żadnego dostępu. Jedną z tajemniczych elementów tej wyprawy jest kwestia do tej pory nie do końca wyjaśnionej śmierci admirała Byrda, który zmarł w 1957 roku. Dokładnie dlaczego, w jakich okolicznościach, nie wiadomo. I nie koniec na tym. W następnych latach Amerykanie przygotowali kolejne takie wyprawy, ćwicząc swoje siły na Alasce, i to nie tylko siły lądowe, ale również siły morskie i lotniskowce, po czym z tej koncepcji zrezygnowali. Dlaczego, nie wiadomo. Obie te wyprawy i cała ta historia pozostają jedną z największych tajemnic XX wieku. Co wiemy o operacji Deep Freeze? W 1954 roku marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przeprowadziła na Antarktydzie operację Deep Freeze, u nas nazywaną operacją siarczystego mrozu, która do dzisiaj pozostaje jedną z największych tajemnic XX wieku. Bardzo mało wiadomo na ten temat. Dokumenty w dalszym ciągu, oryginalne amerykańskie dokumenty, są niedostępne. Ja próbowałem do nich się dostać wielokrotnie, będąc w Stanach Zjednoczonych, bez żadnego rezultatu. To są wszystko sprawy utajnione. Trzeba się cofnąć do poprzedniej operacji, operacji High Jump, czyli operacji wysokiego skoku, która zakończyła się w 1947 roku. I o ile ona formalnie, tylko formalnie była operacją naukową, ponieważ tylko formalnie, dlatego że z ponad 4000 ludzi było tylko kilkudziesięciu naukowców, to była operacja czysto wojskowa. I dlaczego, powstaje pytanie, dlaczego Amerykanie traktowali tą sprawę jako kluczową dla swojego bezpieczeństwa? Dlaczego wysyłali tam lotniskowiec, cały zespół uderzeniowy i tak dalej, raz za razem, jak się okazało? I wprawdzie nie mamy dokumentów, jednak z wywiadu na przykład udzielonego przez admirała Byrda, który był naukowym konsultantem wyprawy, on nie był dowódcą, był weteranem badań antarktycznych, z wywiadu przeprowadzonego dla prasy chilijskiej w 1947 roku, dlatego że ta ekspedycja bazowała w portach chilijskich, wynikało, że oni tam się spotkali, oni zostali zaatakowani. I faktem jest, że stracili w bardzo krótkim czasie około połowy samolotów. I admirał Byrd mówił w tym wywiadzie o tym, że Amerykanie muszą się liczyć z tym, że będą musieli stawić czoła
obiektom latającym, które w ciągu kilku godzin będą w stanie przelecieć z bieguna na biegun. Amerykanom bardzo trudno było wytłumaczyć, dlaczego nie znaleziono żadnego z tych samolotów, ani tym bardziej, dlaczego one w ogóle nie wróciły. Wymyślali takie historie, to cały czas mowa o roku 1947, że piloci przecierali szyby denaturatem, żeby nie zamarzały od środka i zatruli się tym denaturatem, wpadli w śnieg, po czym przez ten śnieg zostali przysypani i w związku z tym wraków żadnych nie znaleziono. Tylko problem polega na tym, że tych wraków nie znaleziono do dzisiaj. Jednocześnie z relacji admirała Byrda i z relacji jednego z członków załogi udostępnionej, co ciekawe, przez Rosjan później po wojnie, przejętej przez NKWD, przez wywiad działający w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Stalina te rzeczy bardzo interesowały. Z tych relacji wynikało, że tam latały jakieś obiekty dziwne, kuliste, które nie dawały się zestrzelić i zestrzeliwały samoloty amerykańskie i zatopiły nawet jeden okręt, tak z opisu wynikało. Wprawdzie Amerykanie bardzo gwałtownie zareagowali, deprecjonując te doniesienia i w związku z tym potraktowali admirała Byrda jako osobę psychicznie chorą, zamknęli go w zakładzie zamkniętym. Niemniej najwyraźniej nie była to sprawa jednak wyssana z palca, dlatego że parę lat później podjęto decyzję o realizacji drugiej operacji, operacji Deep Freeze, czyli operacji siarczastego mrozu na Antarktydzie, która miała być podobnym jakby uderzeniem lotniczo-morskim i w związku z tym przywrócili admirała Byrda do łask. Amerykanie przez długi czas, przez parę lat deprecjonowali czy umniejszali rangi admirałowi Byrdowi. Niemniej w momencie, kiedy przygotowywali odwet, to znaczy operację Deep Freeze, czyli operację siarczystego mrozu, to od razu powołali znowu na konsultanta głównego, admirała Byrda. Bardzo ważną informacją, ciekawą informacją mówiącą o randze tej operacji jest to, że na krótko przed jej realizacją oni rozgłaszali, to znaczy rząd amerykański jakby rozgłaszał, że zamierza użyć na Antarktydzie broni jądrowej. Antarktyda była formalnie terytorium no jakby bezpaństwowym, na którym w związku z postanowieniami ONZ miała nie być testowana broń jądrowa. Więc Amerykanie, żeby uzyskać akceptację wspólnoty międzynarodowej, no musieli przeprowadzić jakąś kampanię propagandową. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ta kampania wzbudziła tak ostre sprzeciwy krajów no, położonych najbliżej Antarktydy, to znaczy Argentyny, Chile, Nowej Zelandii, że oni od tego zamiaru odstąpili. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście oni tam w ogóle walczyli, bo o ile w tej operacji pierwszej, High Jump, oni wiadomo, że walczyli dlatego, że ludzie nie wrócili, to ponieśli straty, samolotów było po operacji, było o połowę mniej niż przed operacją. Natomiast w przypadku tej operacji Deep Freeze to w ogóle trudno powiedzieć, co tam się działo, dlatego że Amerykanie nie udostępniali danych o stratach i no, nie można wykluczyć, że te siły, które im się sprzeciwiały poprzednio, które bazowały na Antarktydzie, że ich tam już nie było. Są też hipotezy mówiące o jakiejś cywilizacji pozaziemskiej, ale nie wyobrażam sobie, trudno mi sobie to wyobrazić, żeby taka cywilizacja walczyła, powiedzmy, z Amerykanami. Być może ten przeciwnik, jakimkolwiek on był, być może on już się wyniósł z Antarktydy w czasie, kiedy ta druga operacja była realizowana. Są doniesienia takie, że Amerykanie jednak tej broni jądrowej użyli na Antarktydzie. Z tym, że no, ja osobiście uważam, że raczej tak nie było, dlatego że pozostały po tym pewne ślady. Amerykanie po prostu się z Antarktydy wycofali i trudno powiedzieć, czy ten przeciwnik, który ich zaatakował podczas poprzedniej wyprawy, tam jeszcze był, czy nie, ale w każdym razie nic nie wskazuje na to, żeby Amerykanie odnieśli jakieś zwycięstwo. Jedno jest pewne. Antarktyda stała się areną nieznanej, tajnej wojny XX wieku. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.